Na tym filmie pokażę Wam ze statystyki matematycznej, a dokładniej z typów rozkładów zmiennej i losowej, tak zwany rozkład dwupunktowy. Jak wiemy, typowym przykładem tego rozkładu jest rozkład binarny, który przyjmuje tylko dwie możliwe wartości, 0 i 1. Każde z tych zdarzeń ma swoje określone prawdopodobieństwo, niekoniecznie to jest wartość 50%. I rozkład dwupunktowy sam w sobie może przyjmować dwie dowolne wartości, tylko wyłącznie dwie wartości, a prawdopodobieństwo wystąpienia tych dwóch wartości mogą być dowolne. A więc można powiedzieć w ten sposób, że prawdopodobieństwo tego, że x przyjmie konkretną wartość a równa się pewnemu prawdopodobieństwu i ona jest odwrotnością, czy tam powiedzmy uzupełnieniem, 1 minus prawdopodobieństwo dla drugiej wartości. Czyli mamy dwie wartości A i B i jedno prawdopodobieństwo równa się 1 minus prawdopodobieństwo drugiego zdarzenia. Przykładem tego może być po prostu rzut jednorazową monetą lub wysokość wygranej lub też poniesionej straty pewnej nieokreślono nam bliżej gry. To, co ja tutaj Wam pokażę, to jest właśnie przykład tej wysokości gry. Można przyjąć, że mamy taką grę, w której jest możliwość albo wygranej jednego jego złotego lub straty tej złotówki. W tym momencie, jeżeli znamy prawdopodobieństwa tego, jakie mamy szanse na poniesienie straty wysokości złotówki, a ile szans na wygranie kolejnej złotówki, możemy przyjąć, że jest to przykład rozkładu dwupunktowego i możemy ten rozkład opisać. Po pierwsze, na pewno możemy narysować wykres takiego rozkładu i na wykresie takiego rozkładu trzeba nanieść na przykład w postaci dwóch kolumn dwie wartości minus 1 i 1 i określić prawdopodobieństwo każdego z tych rozkładów. To są albo forma wykresu kolumnowego, ewentualnie słupkowego, tylko o dwóch wariantach, gdzie na osi Y nanosimy prawdopodobieństwo określonej wartości zmiennej losowej, a na osi X wartości tych zmiennych losowych i przerwa między tymi dwoma kolumnami jak najbardziej może zachodzić. Teraz tak, ważnym elementem każdego rozkładu zmiennej losowej jest wyznaczenie parametrów takiego rozkładu. Podstawowym parametrem rozkładu jest wartość oczekiwana, mówiąc prościej, po prostu średnia arytmetyczna. Można ją policzyć w ten sposób, że prawdopodobieństwo razy dana wartość zmiennej losowej plus uzupełnienie tego prawdopodobieństwa, dopełnienie razy druga wartość. W tym momencie w naszym przykładzie, kiedy mamy minus 1 ma szansę występowania 40%, a 1 ma szansę występowania 60%, można powiedzieć, że oczekiwana przeciętna wartość wygranej w tej grze to jest 0,2 zł. Czyli możemy powiedzieć, że należy w tej grze oczekiwać wygranej na poziomie 0,2 złotego. Drugim elementem, który określa nam ten rozkład, podstawowym parametrem w ramach zróżnicowania czy zmienności, jakkolwiek byśmy to nie powiedzieli, to jest wariancja w tym rozkładzie. Wariancja, czyli miara dyspersji zróżnicowania, inaczej odchylenia standardowe podniesione do kwadratu. Jeżeli zastosujemy dokładnie taki wzór, gdzie jedno prawdopodobieństwo przemnożymy razy drugie i to jest bardzo ważne, przemnożymy razy różnicę między tymi dwoma wartościami w tym rozkładzie, czyli między minus 1 a 1, bo A i B to są dwie wartości przyjmowane w tym rozkładzie dwupunktowym i czy ja zrobię 1 minus minus 1, czy minus 1 minus 1, dokładnie otrzymamy to samo, więc nie ma znaczenia, co jest A, co jest B. Otrzymamy wynik 0,96. Jest to wynik tak zwanej wariancji i ona sama w sobie nie posiada interpretacji. My dopiero po obliczeniu pierwiastka z takiej wariancji możemy interpretować wynik. Czyli wariancja jest bez interpretacji, czyli możemy w tym momencie powiedzieć, że licząc pierwiastek z wariancji, czyli 0,96 pod pierwiastkiem, otrzymujemy 0,98 i ten wynik dopiero podlega interpretacji. Czyli powiemy, że jeżeli przeciętnie w tej grze można wygrać
0,2 złotego, to poziom tej wygranej różni się od średniej. Wiadomo, 0,2 równej od tej średniej wygranej plus minus o 0,98 złotego. Czyli przeciętnie można o prawie złotówkę wygrać więcej lub mniej od tej średniej.